pierwszą walkę dostałem 5000 dolarów plus 5000 bonusu. Jeżeli masz butelce z, wiesz, zwykłej marketowej wódki 40% 18,50 akcyzy, a butelka kosztuje 26 zł, no to sam sobie odpowiedź, co kupujesz za to tam, nie wiem, 6 czy 7 zł w detalu. W dupie mam cały Instagram już też. Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć do wysłania meble, okna, reklamy, konstrukcje? Sprawdź narożniki piankowe na www.pepak.eu. Tomasz Drwal. Przedsiębiorca, sportowiec, pierwszy Polak w UFC, biznesmen, rolnik, serwisant ekspresów. Coś pominąłem? Nauczyciel wychowania fizycznego z zawodu i technik mechanik. A wiesz, tego nie wiedziałem. Instruktor, ratownik wodny. No jest jeszcze trochę tych tam rzeczy, które się narobiło w życiu. Wiesz, ja chciałem takie główne wymienić. Główne to rolnik. Oficjalnie. Zanim przejdziemy do tego rolnika, bo mam naprawdę kilka pytań o to rolnictwo. Jak się czujesz jako polska legenda sportu walki? Ja się w ogóle nie czuję legendą. Właśnie dlatego zapytałem, bo w jednym z podcastów powiedziałeś, że nie czujesz się legendą. Czemu się nie czujesz legendą? Przecież byłeś pierwszym Polakiem, który zawalczył w UFC. No wiesz, no nie wiem, jak mam odpowiedzieć, nie? No po prostu, no. Nie czuję tego, żebym zrobił coś specjalnego. Nigdy nie robiłem tego po to, żeby być jakąś tam, nie wiem, legendą czy kimś. Po prostu sobie żyłem tak, jak chciałem. Miałem marzenia i je po prostu realizowałem. A to już, jak ktoś mnie oceni i tak dalej, to no, nie wiem. Nie wiem, czy jakbym miał wtedy takie marzenie, żeby, wiesz, być legendą, czy bym w ogóle nią został, nie? I nie wiem, czy nią jestem. No, ja nie uważam się za legendę, tak jak żeśmy na początku powiedzieli. Masz brata, prawda? Tak. Nie jednego. Ale tego, który też trenował i na bramkach stał w nocnych klubach. On miał takie krótkie epizody. No właśnie chciałem podpytać, bo on też trenował z tego, co kojarzę MMA, ale on się tak jak ty nie wybił. Czego zabrakło? Znaczy on generalnie nic chyba tego nie czuł. No po prostu on był przez okres studiów w Krakowie. Coś tam sobie działał na sali i w zasadzie jak skończył studia, to wrócił do naszego rodzinnego domu i tam już został. Coś chyba nie czuł tego, co ja czułem, nie? To jest trochę jak chyba też z każdym innym sportem, czy z każdą dziedziną życia. Niby z jednej strony gdzieś tam chyba sami się pchamy, czy tam rodzice chcą nas popchnąć, a później może wyjść w ten sposób, że wiesz, że z jednej strony chcesz, ale za chwilę ci przechodzi. To jest generalnie, uważam, taki błąd, no ale wiesz, jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział, nie? Więc to, co ja obserwuję, to jest często to, że dzieci spełniają ambicje rodziców. Albo rodzice chcą, żeby dzieci spełniały ich ambicje. Tak, i czasami to dzieciństwo jest nieszczęśliwe, bo obserwuję to, zwłaszcza mówiliśmy tutaj przed nagraniem tym, że na przykład rodzic bardzo chce, żeby syn był piłkarzem, albo tam się wozi dziecko na tenisa i nie robi się to z powodów takich, żeby to dziecko miało fun, tylko już to jest taka inwestycja, że po prostu z tego kiedyś będzie pieniądz. Nie? No, nie wiem, czy tak jest w większości przypadków, ale jest wsparcie. Nie? Tak samo też obserwuję, jak rodzice tam właśnie te zajęcia pozaszkolne, nie? Że tu dziecko na balet, na naukę gry na pianinie, później zadania domowe i tak w zasadzie to dzieci nie mają dzieciństwa, nie? Jest chyba przesyt, wiesz, angielski, hiszpański, francuski, balet mongolski i tak dalej. Tylko po co, nie? A gdzie to dzieciństwo? Gdzie to dzieciństwo? Pamiętam twoją walkę z Michałem Materlą, kiedy sędzia bardzo krótko przed końcem ją zakończył. Uważasz, że powinieneś wtedy wygrać? Czy ja nie wiem, czy ja wygrywałem, czy nie. No generalnie, wiesz, no ciężko mi już teraz osądzać. Prawda jest taka, że byłem w dość niekorzystnej, wiesz, sytuacji czy pozycji. Tak to się mówi, młodzieżowo nie rozkminiam, no nie? Ja zawsze tam chodziłem po to, żeby sprawdzić siebie. I się, jeżeli przegrywałem, to w zasadzie większe zawsze korzyści wyciągałem z tych porażek niż z wygranych, nie? Więc ja w ogóle, tak samo jak była walka z Falaresem, tam mówili, że mi urwał to kolano, czy coś tam, nie? No ale my nie wchodzimy tam, wiesz, grać w tenisa, nie? Tam wchodzi dwóch facetów po to, żeby się uszkodzić, żeby jeden drugiego zdominował. No i wiemy, co się może stać, nie? I
generalnie ja tak wszedłem do sportu walki z tego względu, żeby nie sprawdzać tych umiejętności na ulicy, bo zaletą tej klatki czy tego oktagonu było to, że przede wszystkim jak kogoś pobiłeś, to nikt ci nie zrobił sprawy w sądzie, na policji i tak dalej, nie miałeś żadnych problemów. Druga sprawa była taka, że faktycznie były jakieś zasady. Był sędzia, gdzie mógł przerwać ten pojedynek, bo stwierdził, że właśnie już nie dajesz rady i żeby nie doszło do jakiejś tam poważnej kontuzji, nie? Więc ja tak wchodziłem do tego sportu i nigdy nie miałem jakichś tam pretensji do sędziów. Nie? Ja generalnie uważam, że rozstrzygnięcie walki przez decyzję sędziowską nie jest do końca sprawiedliwe, bo nie zawsze te decyzje sędziowskie właśnie są sprawiedliwe. Natomiast jeżeli wchodzisz i kogoś nokautujesz, kogoś poddajesz duszeniem czy dźwignią, jest ewidentny dowód na to, że go zdominowałeś i miałeś też szczęście, bo czasami trzeba mieć szczęście w tych walkach. No bo on tam zakończył naprawdę, tam kilka sekund do końca już było i wiesz, ja tak nawet wczoraj dla przypomnienia sobie też odpaliłem tę walkę i tam było widać, jak rozkładasz ręce, taki delikatnie poirytowany, że kurde, że jeszcze parę sekund mogło i wiesz, i ta walka mogła zostać zupełnie inaczej rozstrzygnięta. No ale po co mi już to rozkminiać? No. Jaki jest sens, wiesz, żyć czymś, co się już stało i już w zasadzie już jest zagrzebane. Tak, i teraz trzeba żyć dalej, prawda? Jak wyglądało stanie na bramkach w nocnych klubach? Bo to jest pytanie, które bardzo mnie ciekawi. To wiesz, robota jak każda, nie? No ja generalnie zacząłem pracować jako ochroniarz z tego względu, że sam się musiałem utrzymać, nie? I w zasadzie jak już wpadłem w rytm pracy, no to całkiem przyzwoite pieniądze zarabiałem, nie? Będąc studentem dziennych studiów krakowskiego AWF-u. Więc wszystko mi się to jakoś spinało. To czasami brakowało tych niedospanych nocy, ale wtedy człowiek był młodszy, to w zasadzie gdzieś tam przez dzień szybko odespał. Na tyle, że mogłem jeszcze trenować, studiować i iść do tej pracy i całkiem fajne pieniądze zarabiać. Często można było dostać w głowę. Generalnie wiesz, no zdarzały się jakieś takie sytuacje, że trzeba było wykorzystać te swoje, wiesz, umiejętności, ale no parę razy miałem taką sytuację, że się okaleczyłem. Zresztą do dzisiaj mam blizny na dłoniach, więc później trzeba było używać innych jakichś narzędzi. Teraz są popularne już gazy i tak dalej, ale zasada jest taka, żeby nie bić ludzi, nie? Bo bramkarz ma po prostu wypchnąć tych ludzi na zewnątrz. Stąd też ta nazwa bouncer i tak dalej, że mają się pod niego poobijać, bo to też rzutuje na klub, nie? Że tam nie chodzimy, bo tam bramkarze tłuką ludzi i tak dalej. Te czasy się skończyły, jak ja już zaczynałem pracę, to zresztą ja też stałem w lokalu, gdzie ja pracowałem w garniturze, więc no, zdarzały się takie sytuacje, że było, ale to były takie pojedyncze epizody, nie? Więc generalnie ja miałem spokój. Bo też miałem takie towarzystwo, można powiedzieć, z wyższych sfer. O, to jedyne, co się Jak napatrzyłem, fajnie to zabrzmiało. tak, wyższe sfery, to były wtedy, mi się właśnie przypomniało to, jak jest teledysk maty, patointeligencja, nie? To właśnie 15 czy 20 lat temu ja tą patointeligencję widziałem u siebie w lokalu, bo tam były te wszystkie dzieciaki tych krakowskich biznesmenów, prokuratorów, polityków i tak dalej. I wszystko to, co on teraz śpiewa już publicznie, to ja to wszystko na żywo miałem u siebie w lokalu. Patointeligencja. Tak mi się właśnie skojarzyło, że no zobacz, on teraz śpiewa taką piosenkę, że te dzieciaki chciały być gangsta i tam dalej. Na dawniej tam, nie wiem, Rychu Peja śpiewał, że tam, wiesz, jak to ciężko na dzielni jest i tak dalej, nie? Tak, to jest to, co gadaliśmy o wojnie, że fajnie obejrzeć helikopter w ogniu, ale jak już masz, wiesz, jak masz tam lecieć na tą misję do tego Iraku, to już niekoniecznie. Tak samo oni może chcieli być gangsta, ale jakby w to gangsta weszli, to być może już dalej niekoniecznie. No, ale widzisz, to też pokazuje, że dobre czasy nie są tak naprawdę dobre, bo oni też mają swoje problemy, nie? Dawniej były problemy z tego, że nie było warunków bytowych, że nie miałeś, wiesz, nowych butów, nowego samochodu. Oni to wszystko mają możliwości, ale i tak są nieszczęśliwi. I jeszcze twierdzą, że może by byli szczęśliwsi, jakby byli właśnie tam, wiesz, w tym bloku, nie? Bo może by ich rodzice bardziej kochali, albo nie wiem. Tylko wiesz, mamy sytuację taką, że tak jak Rychu Peja, to jemu ciężej było dostać się na salony. Wiesz, nie kupi sobie pałacu, ale takiemu dzieciakowi łatwiej jest kupić sobie mieszkanie w bloku. On może po prostu w każdej chwili do tego bloku iść, jeżeli jest nieszczęśliwy na tych salonach. Ale to już wiesz, nie mi oceniasz. Ja się po prostu uśmiechnąłem, jak mi gdzieś tam wpadło w ucho
tekst tej piosenki, tego młodego naszego artysty. Zresztą całkiem chyba... Też jest z dobrego domu. Tak, ale ciekawe ma te piosenki, nie? Ciekawe. No, kto by się spodziewał, że taki dzieciak będzie raperem? Udało się. Jakieś znajomości po bramkach zostały? No, oczywiście. Generalnie czasami jeszcze gdzieś tam idę zobaczyć, czy wiesz. Problem jest taki, że młodych ludzi na bramce nie przybywa. Problem z tym zawodem jest taki, że on jest niespecjalnie ucywilizowany przez prawo. Są co prawda agencje ochroniarskie i tak dalej, ale te bramki są no, niebezpiecznym zawodem, nie? Bo raz, że faktycznie jak kogoś tam za mocno uderzysz, to możesz mieć problemy. A druga sprawa jest taka, że ciebie też mogą za mocno uderzyć, nie? Albo okaleczyć jakimś nożem, no i dochodzi do jakichś wypadków, ale generalnie jest tak, że jest to ginący zawód. Chętnych nie ma, bo jest, nie ma tam żadnych jakichś tam, można powiedzieć, plusów, tylko same problemy. Ludzie mniej się biją w takich klubach, czy po prostu nie chodzą do takich klubów, dlatego to jest ginący zawód? Wiesz co, nie wiem, mi się wydaje, że jest dużo substancji na rynku, po których ludzie dziwnie się zachowują. Do tego dochodzi jeszcze, wiesz, powszechne nagrywanie, robienia z tego filmików, które później szaleją w sieci. No i nie każdy chce być w takich filmikach, nie? A jak jesteś w takim miejscu, to ja to zawsze mówię tak, że ja się cieszę, że już tego nie robię, bo to jest trochę jak, wiesz, chodzenie po bagnach, nie? Chodzenie po bagnach wciąga. Jest taki pomysł Unii Europejskiej. Chcą płacić polskim rolnikom, chyba nawet nie tylko polskim, jakieś tam sumy pieniężne za to, żeby zabagniali swoje tereny zielone, jakieś tam swoje pola, łąki i pastwiska. To jest chyba właśnie też takie bagienko chcą zrobić tutaj. No wiesz, świat się zmienia. No. Ja, i wiesz, jak nie będziemy o tym rozmawiać, no to nie będziemy uświadamiać innych ludzi, że może trzeba coś z tym zrobić, nie, żeby nie było tego bagna wszędzie dookoła. Trenujesz jakichś zawodników teraz? Nie, ja nigdy nie. Ja wiedziałem, czym to się wszystko je, jak to wygląda, że z tego w zasadzie nie ma jakichś pieniędzy i tak dalej, a są właśnie same problemy, bo trenowanie zawodnika czy prowadzenie zawodnika to są sporty indywidualne, nie? Tam są goście i dziewczyny, które, no, którzy mają temperament. I do tego dochodzi jeszcze, wiesz... To nie jest tak, że go prowadzisz tylko na sali i uczysz walczyć. Ty masz później od niego telefony, że coś tam nabroił, albo jak są jakieś zawody miłosne i tak dalej. To jest trochę jakbyś miał własne dzieci, nie? I ja już mam swoje dzieci, więc nie podejmuję się takiej próby prowadzenia kogoś, ponieważ nie opłaca się. I czasowo, przede wszystkim chodzi o czas, nie? Że ty wyobraź sobie sytuację, że nie wiem, trenujesz kogoś 3 lata, nie? Poświęcasz mu 2-3 razy, 4 razy w tygodniu, czy masz tarcze i tak dalej, nie? Z tego się robi jakaś ilość. Później dochodzi do sytuacji, kiedy on faktycznie podpisuje jakąś umowę i ma jakieś pieniądze. Nie? Powiedzmy, że to jest 100 tysięcy złotych, nie? I już dochodzi do tej, wiesz, jestem menadżer, to jest ta walka, no i już mamy to motyw wystawienia jakiegoś rachunku, jak już jest 100 tysięcy, no to trzeba z VAT-em wystawić. No jemu wpływa na konto 123 tysiące złotych. Cieszy się, jest euforia i tak dalej. Ale on nie ma świadomości, bo nigdy jak gdyby nie zdarzył się z taką sytuacją, że te 23 zaraz trzeba oddać. Zaraz trzeba będzie oddać 19% dochodowego. Teraz trzeba będzie jeszcze zapłacić pewnie składkę zdrowotną, nie? W zależności na jakim podatku jesteś. No i teraz ile mu zostanie? Zaraz przyjdzie menadżer, słuchaj, załatwię ci walkę, trzeba mi dać 15-20%. Już tam jest, wiesz, wyładowanie w głowie, no ile mi zostanie. I na końcu tego łańcuszka przychodzi ten trener, jego kumpel czy tam jakiś tam mentor i mówi, stary, no straciłem z tobą 3 lata, 4, czy tam, wiesz, w zasadzie właśnie cię wychowałem i tak dalej, no... Policzmy to, że za godzinę, nie wiem, weźmy stawkę treningu personalnego, już teraz chyba nieaktualną, niech to będzie 100 zł, też się robi jakaś kwota. No ile mu zostaje? Już wiesz, dlaczego są te wszystkie głośne rozwody w mediach? Że ciągle są zmieniani trenerzy, że byli źli i tak dalej, że ciągle są zmieniani menadżerowie? Bo to tak wygląda. I teraz jest pytanie, pytasz dlaczego, czy prowadzę? Właśnie nie prowadzę, bo nie chcę mieć
takich, wiesz, skomplikowanych relacji. Nie? To chyba był trener Pudziana właśnie. On tak mówił, że on tam jakieś, że podobno Pudzian mu jakieś grosze płacił. I to jeszcze wtedy, jak już dostał te pieniądze, że tam chyba był 1% od kontraktu, czy jakoś tak. Powiedział, ja że to w ogóle się nie opłaca. Ja się nie wypowiadam, bo w ogóle nie śledzę tego świata i nie chcę już tam być. Nie? No tak, jesteśmy przy pieniądzach, a jako Polacy bardzo lubimy mówić o pieniądzach. Kto lepiej płaci, UFC czy KSW? No ja ze własnej perspektywy powiem, że UFC, no ale to też były inne czasy, nie? Bo UFC już tam było wysoko. Chociaż też nie, to nie były jakieś pieniądze, bo za pierwszą walkę dostałem 5000 dolarów plus 5000 bonusu, minus 30% podatek w Stanach. Więc to jakiegoś szału nie było, nie? A ty poważnie mówisz, że dostałeś 5000 plus bonus 5000, to jest dolar po 4 zł, załóżmy teraz trochę więcej, to jest 40 koła minus podatek, to ci zostaje jakieś 25 tysięcy. No. No to jest śmiech. No to teraz wróćmy do 2007 roku, ile wtedy KSW płaciło, nie? A teraz ile płaci, ja nie wiem, no ale z tego co tam, wiesz, mi się wydaje, no to już są jakieś godziwe stawki, ale nawet niech to będzie 100 tysięcy złotych, dwa razy w roku masz taką walkę, czy nawet trzy. Podziel sobie to przez 12 miesięcy, już mówię o tym wszystkim po podatku i tak dalej, czy gra jest warta świeczki, nie? I czy będą chętni. Czy warto mieć pozrywane wiązadła, uszkodzone barki, kontuzję kręgosłupa. Już nie mówię o teraz twarzoczaszce, nosie, uszach i tak dalej. Teraz był profesor Chycki, właśnie mówił o mikrourazach z uderzeń i tak dalej. Więc wiesz, no. Ja generalnie nie wchodziłem do sportu walki z tego względu, żeby być tam pierwszym Polakiem i tak dalej. To jest totalne dzieło przypadku. Do dzisiaj trenuję sporty walki, bo po prostu były takie czasy, że napadało się na ludzi, w sensie na mnie napadali, czy tam byłem narażony na takie działania i trzeba było się mieć bronić, nie? Były dzisiony, byli kieszonkowcy, byli jeszcze skinheadzi, byli anarchiści, były punki i tak dalej, ciągle były jakieś ten i można było dostać w zęby za to, że nie wiem, nie potrafiłeś wymienić piosenek Metaliki, nie? Jeżeli miałeś nalepkę Metaliki na plecach. Co, oczywiście mnie to nie dotyczyło, bo ja nigdy nie byłem z żadnej subkulturze, ale widziałem, że lepiej umieć zawalczyć o swoje, niż oddawać ciągle z portfela jakieś drobne. To, co powiedziałeś o tych mikrourazach, o tych innych też urazach, to chyba dobrze to widać na modelu Andrzeja Gołoty. Jak ja czasami słucham, jak on się teraz wypowiada, to jest taki mocny bełkot już od tego człowieka. No ale to nie tylko jest z wielu zawodników, bo jeszcze wtedy tego nie odkryli, nie? No, pełno jest pięściarzy, kickboxerów i tak dalej, no, którzy nie zadbali w odpowiednim czasie o te głowy, bo też chyba nie było takiej świadomości. W zasadzie to teraz się to wszystko odkrywa, nie? I ja już tutaj mówiłem u siebie, że ja zauważyłem równo pewną różnicę między sztuką walki a sportem walki, nie? Że tam, gdzie za sztukami walki zawsze była jakaś filozofia, nie? I na sali była hierarchia, był porządek, były pasy, było stopniowanie umiejętności, czyli jak zaczynałeś karate, to biały pas i wiedziałeś, jaka czeka cię droga, żeby ten mieć czarny pas, tak samo w kung fu i tak dalej. A w sporcie jest przez to, że wsparcie na wynik, za którym idą pieniądze, zapomina się o tym wszystkim, nie? I tego sportowca później, jak on już zrobi ten wynik, osiągnie, nie wiem, medal olimpijski i tak dalej, no to w zasadzie się już jest koniec, to jest wrak człowieka, bo sport zawodowy, uprawianie sportu zawodowo jest drogą do kalectwa, nie? Natomiast w sztukach walki, gdzie jest ta filozofia, gdzie jest ten, no jest ta równowaga mimo wszystko, to ja do dzisiaj mam kolegów, którzy trenują karate, mają z tego fan, mimo że mają po 50 lat, to dalej trenują i są zdrowi. Co prawda tam niektórzy mają z biodrami jakieś od tych szpagatów i tak dalej, nieumiejętnego rozciągania, ale są. Natomiast jak popatrzę na, nie wiem, dawnych właśnie kickboxerów, czy tajbokserów, czy zawodników MMA, to już nie wszystkim się poukładało życie. Nawet jeżeli mają problemy w wieku 50 lat, delikatne z biodrem, podczas robienia szpagatu, to teraz znajdź drugiego 50-latka, który potrafi zrobić szpagat.
jeżeli by tego nie trenował. No bo właśnie to jest ta filozofia, nie? Że to jest ta droga mistrza, nie? Do mistrzostwa, ale to nie polega to mistrzostwo na tym, żeby się obłożyć medalami, tylko żeby całe życie to jest ta właśnie droga, że się po prostu siebie dba, nie? No smutne to jest, nie? Jak się patrzy na tych ludzi, którzy przepracowali całe życie w fabryce i oni w zasadzie później czekają na śmierć, nie? Oni mają pomysły, co dalej ze sobą zrobić, nie? Już sama praca w fabryce to nie jest chyba dobry pomysł. Wiesz co, w ogóle jestem w szoku, że ja spotykam na swojej drodze masę ludzi, którzy jakby to źle nie zabrzmiało, nie chcą się rozwijać. Po prostu jeżeli zaczęli pracę, załóżmy w jakimś miejscu, w jakiejś fabryce, to oni już tam zostają przez x lat i nie chcą stamtąd wyjść. Jest XXI wiek, jest masa możliwości. No ale to, wiesz, no, może to jest właśnie ten brak świadomości, nie? Że są inne opcje, że są inne możliwości, bo to nie jest nic złego. No, są ludzie, którzy mogą to robić, ale też chodzi o to, żeby się bodźcować trochę inaczej. No to właśnie z profesorem Chyckim teraz rozmawialiśmy o tym, bo to jest dobre dla głowy, nie? Że jednak robić nowe rzeczy, odkrywać coś, może coś gdzieś przeskoczy i załapiemy. Chodzi o to, żeby mieć fun z czegoś, co robimy. No, a widzisz 60-latka z, nie wiem, 25-latkiem na taśmie tak samo dobrze pracujących? Wiesz co, no ja zawsze gdzieś tam można dostrzec jakieś plusy. No przede wszystkim 65-latek może służyć dobrą radą, nie? Jak być wydajnym, albo co robić źle, młody i tak dalej. Więc nie wiem, to ja jestem praktykiem, więc trzeba było taki eksperyment przeprowadzić i tyle, bo to takie, wiesz, sobie gdybanie do mikrofonu, to możemy tak w nieskończoność. Tak, teoretycznie możemy w nieskończoność. Co najbardziej zapadło ci w pamięć podczas walk w Stanach? Wiesz co, pierwszy raz jest zawsze najważniejszy, ponieważ jak to było tak, że jak jeździłem po Europie, to ja po tych walkach się bujałem po prostu w jakichś tam klubach, dyskotekach, to był taki underground, nie? Że przyjeżdżałeś autem. W zasadzie na jedną walkę nawet pojechałem sam do Düsseldorfu, spałem w aucie, zawalczyłem, fartem wygrałem, bo tam to jeszcze były takie walki, gdzie można było kopać na ziemi. I wróciłem, nie? I to było szalone, ale to było głupie, nie? Tak to wyglądało. A później, wiesz, jedziesz na pierwszą walkę, która jest w Londynie i to wskakujesz na taką właśnie taśmę produkcyjną. Oni po ciebie przyjeżdżają, przyjeżdża samochód, dostajesz cały plan, co robisz w czwartek, co robisz w piątek, co robisz w sobotę, o której godzinie masz się stawić na zdjęcia, o której godzinie masz się stawić na wywiad, jest hotel, śniadania i tak dalej, nie? Czyli jak gdyby wpadasz w tą machinę, gdzie ty jesteś tym trybikiem, idziesz, mają cię tam, prowadzą cię za rączkę krok po kroku, zrobienie wagi, no i to, wiesz, to jest ta różnica, nie? Że widać, że to jest już poukładane, że to ma ręce i nogi, no i to mi zapadło w pamięci, nie? Że to był taki straszny przeskok. W Polsce tak nie było, co? W Polsce ja generalnie mało walczyłem, nie? No, jedną galę pamiętam, którą organizował jeden z dzisiejszych trenerów, to była taka gala, też tam miałem też wygrany pojedynek, ale zapadło mi w pamięci rozdawanie pieniędzy, nie? Znaczy nie rozdawanie pieniędzy, tylko wypłaty po walkach. To było tak, że na zapleczu były maty zapaśnicze, taka hala zapaśnicza i tam siedział ten organizator. Tu miał jakąś kupkę pieniędzy z biletów i tam o 500, 1000, choć teraz ty. To tak wyglądało. Nie? Śmieszne, no ale takie były początki, nie? To był totalny hardcore, nie? I każdy się na to godził. Tomasz Drwal zawalczy we frikach? Nie, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Ale w ogóle nie śledzisz, co tam się dzieje? Nie, i nie interesuje mnie to kompletnie. Ale nie śledzisz, bo przejadło ci się jakby walki, czy po prostu nie śledzisz, bo nie chcesz śledzić osób, które tam walczą? Ale nie, no po prostu to nie jest w zakresie moich zainteresowań. No wiesz, ja mam ograniczony czas, bo mam rodzinę, a poza tym jak mam tracić czas na takie bzdury, to wolę poczytać książkę albo nie wiem, słówka sobie z angielskiego powtórzyć. A UFC oglądasz jeszcze? Też nie. Właśnie chciałem podpytać o Jana Błachowicza, bo będzie walka 30 lipca, my nagrywamy to kilka dni wcześniej. Kto wygra? Błachowicz Nie wypowiem się, bo nie śledzę, nie wiem, więc w ogóle
Niech wygra lepszy po prostu, niech to będzie Janek. No. Ze względu na Zdecydowanie naszą dawną Perejrze nie znajomość. kibicujemy. Tak, Perejrze nie kibicujemy. Niech wygra Janek. Sterydy w sporcie. Uważasz, że sterydy. Bo powiem ci, dlaczego zadaję to pytanie. Bo jakiś czas temu pojawiła się informacja, że gdzieś tam w UFC mocno zaczęli przymykać na to oko. Jakby kierują się tym, że chyba chcą tam coraz więcej jakby dopuszczać tych zawodników i mniej ich badać. Przynajmniej ja dotarłem do takiej informacji. Uważasz, że w sporcie zawodowym, w którym wiemy lub nie wiemy, chyba większość ludzi coś tam gdzieś bierze, czy uważasz, że te sterydy może nie powinny być aż tak piętnowane? To zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzysz. Bo jeżeli jesteś zawodnikiem, to te rzeczy powstały, żeby ludziom pomagać, nie? Problem jest taki, że ludzie zazwyczaj chcą więcej, bo szybko się do tego adoptujemy. Jak patrzysz z perspektywy właściciela organizacji, to który sprzedaje widowisko, to trochę ja zawsze porównuję do koni wyścigowych. Nie? No to wyobraź sobie, że prowadzisz, nie wiem, masz stajnię i organizujesz wyścigi konne. Nie? No to chciałby, żeby te konie jednak biegały szybciej, mocniej i deklasowały inne konie z innej stajni. Więc jak możliwości, żeby te konie, masz możliwość, żeby te konie podkuwać sokiem z gumy jagód, to się na to godzisz, bo robisz lepsze widowisko, nie? Może też o to chodzi. Że przez to, że teraz wprowadzili te straszne kontrole i tak dalej, to jakość walk mogła spaść, a przez to spada sprzedaż Oglądalność. i oglądalność. Więc wiesz, dlatego mówię, trzeba spojrzeć na to z kilku perspektyw, nie? I też teraz będzie pytanie do zawodników. No generalnie środki dopingujące, tam gdzie są ciężkie pieniądze, były, są i będą, bo ciągle wymyślałem coś nowego, ciągle wymyślałem drogi, jak oszukiwać i tak dalej. I ja nie wiem, czy to jest, wiesz, kwestia do całkowitej eliminacji, nie? Każdy się zbroi, każdy ma swój arsenał i tyle, więc Wygra ten, kto ma lepszego lekarza. możliwe. No nie mnie oceniać, nie? No bo to jest, mówię, no. No wyobraź sobie sytuację, że to jest twój jedyny zawód. Ty nic innego nie umiesz robić, tylko się naparzasz w klatkach, nie? Więc często jest też tak, i ja to obserwuję, że zawodnicy biorą walkę po prostu, żeby już zarobić ten ostatni grosz, nie? Zwłaszcza ci starsi, bo nie umieją nic robić. I nie chcą się nauczyć nowych rzeczy, nie? Bo już są tak, ego już jest tak podrasowane, że on się po prostu, to jest niegodne, żeby on gdzieś właśnie poszedł do przysłowiowej fabryki, pracował na taśmie, nie? I tyle. I więc wtedy, jak on już jest gaśnie, to zrobi wszystko, żeby jeszcze to światełko pobudzić i żeby zawalczyć, nie? I to też ciężko, nie? Ja tego nie będę oceniał i tak dalej, bo to jest indywidualna sprawa. No, sporty walki w ogóle są, wiesz, to już mi się zawsze to podobało w tym, że tutaj nie zgonisz na kogoś innego, nie? Bo to ty walczysz. I od ciebie wszystko zależy. Ewentualnie na sędziego. No, też nie, no, bo trzeba było się nie, wiesz, jeżeli bijesz do mojej sytuacji, to trzeba było zrobić tak, żeby się w takiej sytuacji nie znaleźć w tej walce, nie? No. Nie, to absolutnie też nie było do twojej sytuacji. Ale ja, jak byłem jeszcze młody, to biegałem i zawsze powtarzam, że bieganie jest takim trochę bardziej sprawiedliwym sportem niż większość innych. Bo tam jak, wiesz, pierwszy z bloku wystartujesz, przebiegniesz tę setkę pierwszy, przekroczysz linię mety, to jesteś zwycięzcą. W sportach walki, czy nie wiem, w piłce nożnej zawsze coś się może wydarzyć i zawsze coś się może posypać. No jest dużo możliwości do tego, żeby sobie jakoś, wiesz, pomóc, nie? Natomiast no, w zasadzie, wiesz, to też kwestia jest tego, kto organizuje wyścigi. Bo mogą ci dobierać takich biegaczy, że zawsze będziesz pierwszy, nie? Ale w walkach jest podobnież. I to też jest problem na przykład polskiego rynku, czy tam pięściarskiego i tak dalej, że się buduje zawodnika na tych przysłowiowych kelnerach. A później jest wielkie rozczarowanie, jak on jedzie z rekordem tam 20-0, jedzie do Ameryki i dostaje ciężki łomot od jakiegoś tam średniaka, nie?
No, ale to tak jest świat skonstruowany, nie? To tak jak mówię, masz swoją stajnię koni i jesteś organizatorem wyścigów i chcesz to wszystko połączyć w kupę, to zawsze będziesz ściągał takie konie, żeby to jednak twoje wygrywały, nie? Żeby to twoja stajnia prosperowała. No. Taki świat. Jest ktoś taki, z kim byś chciał się zrewanżować? Komu chciałbyś się zrewanżować? Nie czuję żadnej takiej potrzeby. Ja, jeżeli chodzi o walki, się zrealizowałem, teraz realizuję moją drogę mistrza. Czyli sobie, tak jak tam ta filozofia mówi, żyć w równoważonym środowisku, stworzyłem sobie swój mikrokosmos i sobie w nim żyję. Zen i stoicyzm? Można tak powiedzieć. To co, może odejdziemy już od tych walk i przejdziemy bardziej do rzeczy biznesowych. Czemu wszedłeś w alkohole? Bo lubię. Alkohol? Też dobry. Odkryłem to też po latach, odkryłem to jak podróżowałem między innymi też po Stanach. I zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że można zrobić alkohol, po którym się nie zieje ogniem, po którym się nie robi sowich oczu i po którym, do którego nie trzeba szukać tak zwanej przepoi i którego nie trzeba specjalnie zacukrzać jakimiś napojami słodzonymi, nie? Robiąc alkohol, oduczyłem w zasadzie się chlać. Tylko teraz po prostu, jak już jest jakaś okazja, żeby coś spożyć, to kończy się na takim kieliszku, który jest spożywany w zasadzie całą noc, bo wyznaję zasadę, żeby jak już coś robię z alkoholem, czyli tam go sobie spożywamy, to w taki sposób, żeby rano był na tyle świeży, żeby mógł iść pobiegać na przykład. No i chyba bardzo dobrze. Powiedz mi, jak zrobić taki dobry alkohol, jak już o to zahaczyłeś? W Polsce? No W to teraz to Polsce? trzeba być. Trzeba mieć cierpliwość. Trzeba mieć cierpliwość, bo państwo polskie nie pomaga. Chyba Nie nie pomaga tylko, początkującym. destylatorom. Proszę? Chyba nie tylko destylatorom. To jeżeli chodzi o aparaturę, to jest, wiesz, to jest małe miki. To bardziej chodzi o te wszystkie przepisy, które są tak zrobione, żeby po prostu jak najszybciej cię zniechęcić do tego, żeby to robić po prostu. Może rząd chce bardzo szybko zmonetyzować to, co robisz. I tak monetyzuje. No jeżeli masz w butelce wiesz, zwykłej marketowej wódki 40% 18,50 akcyzy, a butelka kosztuje 26 zł, no to sam sobie odpowiedź, co kupujesz za te tam, nie wiem, 6 czy 7 zł w detalu. Jak byłem zdecydowanie młodszy niż jestem teraz, nie pochwalam tego zachowania tak z perspektywy czasu, bo to mogło się różnie skończyć. Ale z chłopakami, bo jestem z takiej bardzo małej wsi, z chłopakami czasem chodziliśmy na taki rynek i jak nie było nas stać, to kupowaliśmy, to się nazywało ruski spirytus. I później gdzieś to tam sami rozrabialiśmy i czasem na to się nawet piana potrafiła wytworzyć. Więc jak tak teraz sobie myślę, że wszyscy przeżyliśmy ten okres, to chyba cud. Takie były czasy, wiesz. No, ja zauważam też, że nawet jak moich kolegów z lat młodości teraz częstuję alkoholem moim, to jest taka kultura picia właśnie, żeby od razu lufę walnąć, następną polać i pić do spodu, nie? I ta przepoja i tak dalej. Nikt już, no i każdy się spodziewa, że to właśnie będzie taka wstrętna gorzała, nie? Którą trzeba lać w mordę, jak to się mówi, nie? A tu jest jednak zaskoczenie, bo można posmakować, nie? Ja mówię, słuchaj, nie ładuj tego na jednego grzdyla, tylko sobie tam, wiesz, przepłucz kubki smakowe, poczuj, co tam jest i tak dalej. No i eureka jest wtedy, nie? Że jednak można zrobić coś fajnego, co daje jakieś doznanie, nie? Ja nie zachwalam oczywiście, żeby nie było tutaj, że reklamujemy i tak dalej. To jest trucizna. W większych ilościach też może boleć głowa, też się może źle czuć i też się zakręci, ale jednak jest różnica. No, chyba jest różnica między takim alkoholem a tym, do czego jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, ale trochę odbiegliśmy od tematu, bo nie odpowiedzieliśmy do końca, jak zrobić taki dobry alkohol. Zresztą pomijając, wiesz, państwo polskie, po prostu krok po kroku, jak to musi przejść. Słuchaj, to tak jak byś zapytał babci, jak zrobić dobry sernik. Po prostu trzeba dać nam trochę miłości i zaangażowania. I tyle. Trzeba mieć dobre produkty jakościowe, sprawdzone
I wtedy ten serniczek wyjdzie tak, jak ma być. A jeżeli chcesz ten serniczek później w masowej cukierni rozmnożyć, to po prostu już braknie takich produktów i będziesz musiał sięgnąć po taśmówkę i jakąś chemię, coś dosypać i tak dalej, żeby... Generalnie problem jest taki, bo powiem ci, kiedyś jak... No tam znam paru bimburowników fajnych i kiedyś pojechałem do jednego, bo zrobił fajnego Jacka, nie? O, tak go nazwijmy. Jacka, wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. I mówi, jak zrobisz tego Jacka, jak ci się udało? No i on mówi, no to proste. Mówi, zobacz, to ma taką esencję. Tą esencję kupujesz w którymś markecie typu Obi Castorama. Dolewasz sobie tam do tego i jest piękny Jacek. Ale co tam jest z tej esencji? To jest trochę jakbyś sobie kupił sok porzeczkowy, czy tam, wiesz, malinowy i sobie zrobił malinówkę ze spirytuskiem. Tajemnica firmy. Jakby każdy wiedział, jak się robi te nuggets w KFC, to każdy by mógł je robić. Proste. Na początku powiedziałem, że zajmujesz się kawą i ekspresami. Jak to się stało, że zajmujesz się kawą i ekspresami? Bo wspólnik, z którym prowadzimy kanał, Tomasz Drwal, na pieńku z Drwalem, zajmuje się kawą już od 30 lat, więc siłą rzeczy tutaj jestem, a ekspresu po prostu nauczyłem się, uczę się serwisować, żeby wiedzieć, o co chodzi w tej maszynie, bo jest to ciekawe zajęcie, bo to jest takie właśnie taka dłubaczka, jak to się mówi, nie? Lubię robić takie rzeczy, bo jest to zajęcie, które odstresowuje. Nie robię tego codziennie po 8 godzin i tak dalej, tylko sobie tak z doskoku robię. To jest trochę jak ze starym samochodem, nie? Tylko to jest sprawa bardziej prosta, zajęcie bardziej czyste, ale fajne. Ale to nie jest tak, że to ty jeździsz do klienta i mu ten ekspres serwisujesz, macie swoich ludzi, prawda? Nie, no to już jest firma Piotrka, więc on się tym całości zajmuje, ja w ogóle w tym nie uczestniczę. No właśnie, o to chciałem podpytać, bo kurde, mówisz, że wiesz, że uczysz się z jednej strony jakby serwisować ekspres i tak sobie myślę, no ciekawe, jak dużo ludzi, którzy są tak znani jak ty, powiedział, ilu takim osobom ego by pozwoliło powiedzieć, że sam sobie serwisuje ekspres? Ja już, wiesz, nie mam z tym żadnego problemu, no i nigdy nie miałem, nie? Czasami trzeba po prostu, wiesz, podwinąć rękawy i zejść tam na dół do Hadesu i poprzerzucać tego gnoju trochę, nie? I tyle. I wiesz, niektórzy się z tego wstydzą, boją. Ja... Bo to chyba tak się podejmuje takich zadań, no? Chyba tak to wiesz, na instagramowo dobrze nie wygląda, jak schodzisz w jakimś brudnym ubraniu, no, czy... Wiesz, za przeproszeniem w dupie mam cały Instagram już też, nie? Ja już też wychodzę z tych social mediów, żeby tam po prostu to, co się teraz wrzuca, to jest stricte z tego, co się dzieje w studiu. Rolki teraz widzę, że jedzą. Mam tam takiego człowieka, który pomaga mi w tej materii i ja w zasadzie mało uczestniczę w tym, żeby się dzielić. Czasami wrzucę jakieś właśnie zdjęcia jak tam ze wspinaczki albo coś, jak się uda zrobić, ale nie tak, żebym po prostu tym żył i patrzył i przeglądał, nie? Bo to też zauważyłem, zabiera życie. Zabiera życie i też żyjemy życiem innych ludzi zamiast patrzeć na swoje i żyć po swojemu. No, chcemy być kimś, człowieka. Chcemy być kimś innym, ale tak naprawdę to nie jest to same z nami i czasami niektórzy to odkrywają po czasie dopiero, nie? Że tam, wiesz, napatrzyć się, jak tam ktoś tam, wiesz, no, jak to u mnie psychiatra Bartek powiedział, no tam patrzysz, taki dzieciak, nie? Patrzy w Instagramie, że tam, wiesz, tu kopnął, zamknął drzwi nogą w Lamborghini, tutaj pokazuje, jaki ma zegarek, tu jakie mieszkanie, ale nie wiemy, jak tam jest naprawdę, nie? No i te wszystkie dzieciaki tym żyją. No i ta frustracja narasta, no bo on jednak idzie do szkoły na nogach. W szkole dostał mierny albo trójkę. To życie nie jest takie jak na Instagramie, nie? Że lukrowane treści, piękne wszystko. Albo te mamy z małymi dziećmi, są takie zdjęcia, nie? Te dzieci takie... No znajdź mi taką matkę w życiu realnym, że tak się budzi rano i jest tak pięknie. No i taki porządek jest w domu i te małe dzieci, że to w ogóle jest... Tak, to właśnie jak teraz o tym zacząłeś mówić, to tak pomyślałem sobie, ciekawe ilu z tych dzieciaków to są ich samochody. Już nawet nie mówię, że wiesz, że tam ich rodziców czy kogoś, ale ile tych samochodów jest w wypożyczalni wziętych za nie wiem, 1000 zł na godzinę, żeby sobie strzelić 10 fotek.
No, kiedyś widziałem takiego mema o coachach też, nie? Bo teraz jest coachowie są w modzie. Trenerzy życia, trenerzy biznesu. I tam właśnie ten jeden, nie wiem, czy trener życia, czy coach, właśnie tam jak gdyby miał taką rozpiskę swojego dnia, że rano wstał, zrobił jogę, później poszedł na crossfit, później poszedł do kawiarni, wpił wegańską kawę, później wrócił do domu, poczekał na przelew od taty, po czym nagrał wideo, w którym mówi, jak trzeba żyć. No i później znowu poszedł na trening. No i to właśnie ten przelew od taty wszystko jak gdyby mówi, nie? On był kluczowy. No, więc ja, jak ktoś nas tu będzie oglądał, po prostu zawsze mówię, że mamy swoje życie. Zacznijmy przeżywać swoje życie, a nie żyjmy cudzym. Ja znam gościa, który ma firmę transportową i teraz akurat jest na etapie uczenia ludzi, jak zrobić dobrze prosperującą firmę transportową. Jego dojście do sukcesu wyglądało tak, że jego ojciec przez 30 lat prowadził firmę transportową. On dorósł, kupił mu tam parę tirów, załatwił mu tam kontrakty i gość z dnia na dzień stał się, wiesz, jakby żrącą postacią na tym rynku. I później zaczął chodzić po jakichś prelekcjach, sprzedawać swoje kursy, jak od zera zostać kimś. No tak wygląda świat. Tylko widzisz, ja zawsze komunikuję, żebyśmy się uczyli, bo ja też się uczę, nie? Filtracji informacji, żeby jakoś sprawdzać. No problem jest tak, że nie możemy dać wskazówek, jak sprawdzić wiarygodność tych wszystkich gości, nie? No bo nie jesteś w stanie. No. Trzeba naprawdę kupę czasu na to stracić, pozwolić, pojeździć, zapytać się tam, nie wiem, byłych pracowników, jak to wygląda w realu. No ale to, żeby tak zrobić, to mówię, trzeba stracić na to kupę czasu. Niekiedy tak jest, że wiesz co, że nie przypuszczalibyśmy, że coś możemy robić, a to robimy. Ja na przykład jeszcze kilka lat temu pracowałem na siłowni jako trener personalny i jak skończyłem pracę, to mam taki wstręt do siłowni, że po prostu tam nie wchodzę. Kurczę, powiem ci, że nie wyglądasz, jakbyś był trenerem personalnym. To Bo już od bardziej dawna bym nie właśnie jestem. postawił na, bardziej bym postawił na biegacza jakiegoś, a Bo nie już od na dawna to. nie jestem. Aha. No to stąd też pytanie o sterydy, czyli były jakieś tam zapędy. Wiesz co, może u mnie nie, ale u chłopaków, którzy gdzieś tam ze mną pracowali, to nie powiem, że na porządku dziennym, ale pamiętam jednego mojego znajomego, który tak w barki sobie powkuwał, że w pewnym momencie było widać, jak delikatnie mu się to sączy z tego barku. No takie są właśnie te soki z gumy jagód. Jak się wiesz, nie ma wiedzy. Jesteś rolnikiem, bo lubisz, czy to jest przez podatki? No to znaczy, chciałbym być rolnikiem, nie? Tak szczerze powiedziawszy, chciałbym żyć na wsi, mieć zwierzaki i tak dalej, ale ze względów czasowych nie mogę tego zrobić. Miałem do niedawna owce, miałem kozy, mam pszczoły jeszcze. I generalnie to jest ciężka tyra, nie? A że na ten moment dzieje się w jednym i drugim interesie i też trzeba pilnować podcastów, po prostu nie mam na to czasu, nie? Ale na pewno do tego wrócę. Akurat jeżeli chodzi o rolnictwo, to ja też pierwsze 19 lat życia mieszkałem na takiej naprawdę małej wsi. I tam sami rolnicy, ale wiadomo, że z rolnictwa się nie utrzymasz, zwłaszcza jak masz tam hektar czy dwa. To też ludzie normalnie do zwykłych prac dojeżdżali. To też, jak wspominam, w takim naprawdę fajny czas. Bo później, jak człowiek się przeprowadził do miasta, już tu mieszkanie w tych, wiesz, betonowych blokach, a tak na wsi swoje podwórko, swój pies. Duże podwórko, wyjdziesz gdzieś, nie wiem, na pole, urwiesz sobie swojego pomidora, a tak idziesz No do też. sklepu A czy B i ten pomidor bez sensu jest. Samo to, że już psa nie trzeba wyprowadzać na spacer i zbierać kubek po nim. Co Tomasz Drwal lubi robić, a czego nie lubi robić? Wszystko lubię robić, co mnie interesuje. Lubię poznawać nowe rzeczy, lubię doświadczać. No ale myślę, że tak jak wszyscy, no, nie lubimy się zawodzić. Nie? Bo wchodzisz w jakieś, nie wiem, czy w poznawanie nowych ludzi, czy w poznawanie nowych tematów. I najbardziej
co zniechęca, to taki właśnie zawód, nie? Że się zawodzisz na ludziach, na rzeczach i tak dalej, nie? Że robisz i nie widzisz efektu. Na przykład, że się starasz, że wiesz, co jest, nie? Że nie idzie i tak dalej. Już nie mówię tutaj, że się wypalasz tam po, wiesz, tygodniu, tylko jak już coś robisz rok, półtory i dalej stoi, no to trochę jest. No i wtedy się przydaje ta cierpliwość i ten moment przełamania, nie? To jest trochę chyba tak, jak jest taki mem na internecie. Znaczy, to chyba nie jest mem, to jest bardziej zdjęcie, że jakiś tam górnik kopie sobie kilofem pod ziemią i nagle dochodzi do pewnego momentu i rezygnuje. Jeszcze jakby dwa razy tym kilofem uderzył, to jest takie zdjęcie, że tam jest diament za tym dwukrotnym uderzeniem tego kilofa. I gdyby nie zrezygnował, to by ten diament odkrył. Ale z drugiej strony może kopać, a tego diamentu może tam nie być, więc chyba też ważne jest, żeby wiedzieć, w którym momencie zrezygnować, jeżeli coś ci nie daje, nie wiem, pieniędzy czy satysfakcji. No właśnie, no. Dlatego trzeba doświadczać, ale też się trzeba nastawić na to, że nie zawsze będzie kolorowo, nie? Ciężka praca? Ja, moja? Ja nie czuję w ogóle, żebym pracował. Już nigdy nie czułem, żebym pracował jakoś ciężko, bo zawsze, no może były parę wyjątków, jak byłem w młodości, nie? Że trzeba, że tam jeździłem na przykład na budowę do Norwegii i tak dalej, żeby sobie dorobić na studia, wakacje, ale generalnie już później to ja nigdy nie czułem, żebym pracował, nie? Myślisz, że młodzi ludzie teraz chcą pracować ciężej, żeby coś osiągnąć, czy po prostu bardziej, żeby przeżyć to życie? Wiesz, żeby przeżyć życie, to trzeba mieć za co je przeżyć też, nie? Ja Będzie jeżeli... ten, wiesz, dochód podstawowy za niedługo. Już chyba teraz w Polsce, chyba gdzieś na Podlasiu, w jakiejś wsi to wprowadzili. No Albo nie mają. wiem, no wiesz, no to z drugiej strony... Ciężko mi w ogóle to, wiesz, teraz określić, bo nawet teraz ostatnio byłem u siebie tam w rodzinnych stronach i tam biegałem po swoich tych górkach i zauważyłem, że już, no nie oszukujmy się, no w Polsce już nie ma biedy. Jest bogactwo, nie? To już nie ma takich, wiesz, rozwalających się domów, już nie ma, nie widać tej biedy na podwórkach i tak dalej. Jest dobrobyt, nie? No i teraz, czy ten dobrobyt jest dobry dla tej naszej młodzieży, nie? No bo wszyscy idą na studia, wszyscy zostają podwójnymi magistrami, no ale ciężko znaleźć na przykład, wiesz, dobrego blacharza, spawacza albo tam jakiegoś takiego pracownika, który by ci, nie wiem, mieszkanie zrobił, nie? Przede wszystkim nie szybko, nierzetelnie i nie z językiem na wierzchu, bo on już, czy tam jego szef ma podpisane następne dwa mieszkania, które musi skończyć, nie? I często tam wychodzą później te wszystkie dziwne rzeczy. Więc no jest, moim zdaniem jest kryzys, nie? No i ci wszyscy młodzi ludzie, którzy są przeładowani właśnie tym, co tam widzą na Instagramie czy na takich innych bzdurach, no chcieliby tak, nie? Zresztą gdzieś tam była ta sonda cała, że się pytali młodych ludzi, kim by chcieli zostać, to wszyscy by chcieli zostać youtuberami. I w zasadzie to jest też moja wina i twoja, bo youtubujemy też, nie? Tak, ja do tej pory na YouTubie, jak sobie sprawdziłem ostatnie statystyki, zarobiłem 8 zł. No, to musisz, Nie wiesz, polecamy. no nie, no generalnie to, wiesz, to są jakieś tam, no jest, w zależności jak tam poupychasz tych reklam, ale to też jest ciężka robota, no i wiesz, ja też musiałem trochę na to poczekać, bo już jest chyba trzeci, czy to trzeci rok, nie, żeby coś tam było z tego, ale to i tak, jak ja bym miał z tego wyżywić rodzinę, to mogłoby być ciężko, nie? Tylko ja bardziej robię to, żeby też i ludzi poznawać, i jakąś wiedzę pozyskiwać, plus kontakty i tak dalej. No wiadomo, że tam się jacyś już partnerzy pojawiają, ale też mam świadomość, że kiedyś ktoś może nacisnąć guzik, wyłącz Tomasza Drwala na YouTube i ci nie Tak, ma. I i były ci już nie takie ma. sytuacje, No. nie? I co wtedy? To ja miałem takie sytuacje na Instagramie, to już z 5 razy chyba bana wyłapałem za coś. No No i mnie nie ma. i jaki masz wtedy możliwości? Nie masz, nie? Nie Nie masz. macie. I co, nie istniejesz? No. To jest tak, jak ja kiedyś sobie postanowiłem, że to właśnie co powiedziałeś, że nigdy w życiu nie odejdę z pracy na etacie, którą mam. Bo to jest zawsze coś, co jest pewnego. I nawet jeżeli by kiedykolwiek pojawiły się jakiekolwiek pieniądze z jakiejś takiej działalności, wiesz, nazwijmy to roboczo-influencerskiej, to tylko i wyłącznie byłby dodatek. No, mądre posunięcie, ale będziesz kiedyś,
życzę ci w zasadzie, że będziesz musiał podjąć decyzję, nie? Czy stały etat, czy bardziej podjąć ryzyko i wiesz, i mieć coś więcej, nie? Szybciej. Jak rozmawialiśmy wcześniej, to właśnie rozmawialiśmy o montażu, ile montaż zajmuje, to ty już mówisz, że jesteś na takim etapie, że to już jest tak bardziej tak just like that, a u mnie to jeszcze zajmuje tak pomiędzy 5 a 7 godzin. Ale wiesz, nie mogę kogoś wynająć, kto mi ten film zmontuje, bo po prostu nie mam takich środków, żeby po prostu płacić takie pieniądze, jakie ty początkowo płaciłeś. No i widzisz, no i płaciłem i się, wiesz, czasami denerwowałem, bo też mi się to nie podobało, jak ktoś tam to przemontował i tak dalej. I mimo wszystko, no trzeba było smarować, nie? Tak, No. a to nie były kwoty trzycyfrowe, tylko już czterocyfrowe. No. Za jeden odcinek. Więc było trochę tutaj przepalonego grosza. Idziesz na wybory parlamentarne w tym roku? Pójdę, no. Zdradzisz, na kogo zagłosujesz? Wiesz co, no, albo skreślę głos po to, żeby później móc się wypowiadać w sprawach politycznych, bo uważam, że jak się nie idzie na wybory, się nie oddaje głosu, to się nie powinno odzywać. A na kogo będę głosował? Nie wiem. Nie wiem jeszcze, na kogo będę głosował. Muszę się dobrze rozglądnąć. Na pewno nie będę głosował na tych, co już byli. Właśnie chciałem podpytać, czy na tych, co No. już byli, czy na tych, co dopiero nadchodzą? No, bardziej na tych, którzy nadchodzą na pewno zawsze głosuję na tych, których nie ma, o których się słyszy najmniej i tak dalej, nie? Aczkolwiek ciężki temat, nie? Bo my w zasadzie od 30 lat wybieramy mniejsze zło. No, ale coś trzeba wybrać. Może pójdę, napiszę tam, wiesz, na tej kartce, że głosuję na Zoro i cześć, nie? I skreślę wszystko. I czekam, a może się kiedyś pojawi taki Zoro albo Robin Hood albo ktoś, nie? Ach, Robin Hood i Zoro. Polityka to ciężki w ogóle, wiesz, no, ja nie widzę tutaj żadnych kandydatów, nie? Których chciałbym mieć w chwili obecnej, żeby rządzili, nie? Bo to, co tam komuś roszczą, sondaże i tak dalej, to jest czysty populizm, nie? I ludzie znowu się nabiją w butelkę. Ale sondaże po to są. Sondaże nawet zamawia się. Nawet Przemek Wipler nawet ostatnio powiedział, że on sam często jeszcze, zanim gdzieś tam, nie wiem, odszedł, czy go wyrzucili z tej dawnej partii Korwina, nie pamiętam, jak ona się nazywała, chyba też Korwin się nazywała, to on sam powiedział, że on zamawiał sondaże pod to, żeby im rosło. No, więc. No, ale chyba jako Polacy mamy tak, że wiesz, że nie chcesz głosować na tych, którzy mają niski próg poparcia, czy tam niskie poparcie, no bo co, chcesz być przegrany? No, chyba lepiej oddać głos na tych, co mają wysoko i wiesz, potem cieszyć się, powiedzieć, że moi wygrali. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że Polacy to lubią być oszukiwani. Nie? To jest słynna ta opowieść, jak to Polak zawsze jeździł do Niemiec, żeby kupić od Niemca samochód i wierzył w tą legendę, że ten samochód, że to przez 15 lat Niemiec jeździł tym Golfem, tylko tak jeździł nim, tak mało nim jeździł, w ogóle jeździł, wiesz, jeździł autobusem, a Golfa trzymał w garażu po to, żeby za 15 lat sprzedać go Polakowi. Nie? No i to tak trochę jest tą polityką naszą chyba, nie? My lubimy być okłamywani, nie? Więc ja ci nie powiem, na kogo głosować i nie poradzę tutaj ludziom, bo to jest kwestia indywidualna. Po prostu jeżeli mogę zakomunikować, to po prostu weryfikujcie to wszystko, co oni mówią i tak dalej. To jest trochę jak z tymi coachami życia, coachami biznesu i tak dalej. Przeciętny Polak ma czas, żeby wszystko weryfikować, nie jest za bardzo bodźcowany. Myślę, że przeciętny Polak, przedsiębiorca, jest bardzo przeładowanym człowiekiem. Mówię o swojej, jak gdyby, grupie wiekowej, bo dorastaliśmy w kulturze zapierniczania, a nie pracy. Mam nadzieję, że to się zmieni. I powiem tak, że kiedyś niedawno byłem w gościach, gdzie rozmawiałem z moim gościem podcastu przed nagraniem i byliśmy u takiej dziewczyny, która wynajmowała mieszkanie i w Krakowie dowiedziałem się, że w Krakowie mieszkanie 60-metrowe, nie w jakimś tam centrum i tak dalej, kosztuje 2750 zł. I tak sobie wyobraziłem siebie, jakbym miał tam 20, nie wiem, czy 5 lat. No w zasadzie to oni wszyscy, ci młodzi ludzie, którzy nie mają wsparcia od rodziców, mają bardzo ciężko, żeby wejść w życie
I tu żaden socjal nie pomoże, bo 800 plus nie spowoduje, że ty będziesz chciał mieć dzieci, jak nie masz dachu nad głową i warunków bytowych zapewnionych do tego, żeby te dzieci mieć. Nie? Ja mówię tutaj o odpowiedzialnych ludziach i tak dalej. I jest tak właśnie na przykładzie tej mojej wizyty. No kurczę, no 2750 miesiąc za wynajem, kredyt też nie tanie. To jak ten młody człowiek ma wejść w to życie, nie? Słabo. Nie widzę tego. Adam Jakubas, to jest jeden z bogatszych ludzi w Polsce, kiedyś powiedział, że... Albo powiem tak, chyba on to powiedział, ale to był jeden z bogatszych ludzi w Polsce. Powiedział, że jeżeli on by zaczął biznes obecnie, w dzisiejszych czasach, to ta firma nie miałaby prawa bytu. No bo tak jest. Zauważ, że jak w latach 90., jak jeszcze to państwo nie ingerowało, te podatki i tak dalej, to ludzie się rozkręcali, był handel, było, wiesz, nie trzeba było tych wszystkich przepisów, jakichś formularzy wypełniać i tak dalej, nie? Co cię ograniczało, w sensie, no ile dzisiaj się czeka na pozwolenie na budowę? Ile ja w ogóle, żeby sprzedawać alkohol, mieć, nie wiem, trzy zezwolenia na handel, to ja muszę kupę pieniędzy za to zapłacić, muszę jeszcze na to czekać, tam się ciężko w ogóle dodzwonić, tych urzędników się namnożyło i oni w zasadzie hamują to wszystko, nie? Więc no dużo ludzi, którzy zaczęli wcześniej, dzisiaj nie mieliby prawa bytu ze wszystkim, nie? Łącznie z tym, że jesteśmy zalani no, zachodnimi korporacjami już też, nie? No masz fenomen tych wszystkich marketów z tą stonką w logo i tam ten nasz polsko-niemiecki Zidl czy coś tam, nie? Ta stonka nie jest biała w tym logo z czarnymi pasami. No, wiadomo o czym mówię, no ale to dlaczego my jako naród nie jesteśmy zdolni mieć swojej Biedronki, nie? Dlaczego my nie możemy mieć swojego Lidla? Przecież mamy rolników, mamy pola, mamy uprawy. Dlaczego tak jest? Rafał Brzoska jakiś czas temu powiedział, że zapłacił więcej podatków za 2022 rok niż wszyscy pozostali kurierzy w Polsce razem wzięci, zagraniczni. Bo to znaczy, że on jest jeszcze w kontekście tych dużych innych firm kurierskich słabym graczem. I tyle, skoro nie może wpłynąć na decyzje naszych wspaniałych rządzących polityków. No. Tamci są mocniejsi i tyle. Ja kiedyś czytałem taką książkę menadżera chyba mBanku i tak dalej, głównego, no to oni, to jest bank światowy, można powiedzieć. To oni sobie ustalali, czy zapłacić podatek, czy nie zapłacić. Oni tak to wszystko przerzucali. To nie była jakaś skomplikowana rzecz, no ale jak jesteś takim graczem, który rozdaje karty na świecie, to nie jest problem zblatować jakąś partię, zasypując ich dolarami. Zwłaszcza, że jeżeli masz maszynkę do produkcji tych dolarów, żeby oni tam grali po twoje. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem teorii spiskowych, ale to jest. No, wyobraź sobie, że masz taką firmę światową. No i chcesz otworzyć interes na Słowacji. Jest taka opcja, że ktoś cię zblatuje i masz na to, nie wiem, setki milionów na rozruch. Nie, no wtedy to już każdego, Tak. nawet nieprzekupnego, możesz Masz sztab kupić. ludzi, jakich oni mają księgowych i tak dalej. A jacy są urzędnicy w urzędzie skarbowym i czego się po nich spodziewać nawet za pensję 5 000 złotych miesięcznie. 5 tysięcy to też już teraz to nie są duże zarobki. No to Nie. tym bardziej, czy byś kopał, wiesz, czy byś się zajmował taką sprawą, zwłaszcza jak przyjdzie naczelnik mówić, nie, tego nie bierzemy. Ale to Za wiesz, ja na mocno. przykład uważam, że urzędnicy tego pokroju nie powinni zarabiać konkretne pieniądze, tak samo jak polityków powinno być mniej, powinni zarabiać lepsze pieniądze. Powinny tam być osoby, które, wiesz, naprawdę są kompetentne. Ja na przykład uważam, mam taką teorię, że do polityki nie powinna wejść osoba, która na koncie nie ma przynajmniej pół bańki odłożonej. To wtedy mogę założyć, że ona tam idzie dla jakichś ideałów. Ale jeżeli do polityki idzie była bibliotekarka, no to po co ona tam idzie? Nie wiem, dla ideałów tam idzie? No po to, żeby tak jak partia mówi, tak musisz podnosić rękę. No po to, nie? A ty na kogo byś głosował? Odpowiem tak, jak odpowiedział Tomasz Drwal. Ci, którzy są obecnie, żaden z nich mi nie pasuje, ale jeżeli będę już na kogoś głosował, to na pewno nie na tych, którzy już byli, a na tych, którzy dopiero wchodzą. Mądrze. Jest coś, czego żałujesz w swoim życiu? Kurczę, nie przychodzi mi
nie przychodzi mi nic na myśl teraz, czego żałuję. No, zrobiło się jakieś tam głupoty, wiesz, w młodości. Pewnie są jacyś skrzywdzeni ludzie. Może, nie wiem, bo to czasami, wiesz, na nieświadomce się pewne rzeczy dzieje. No, nie mam teraz, wiesz, nie mam teraz. Robiły się głupie rzeczy, ale w zasadzie nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy czegoś żałuję, czy nie. Na pewno coś było, ale nie przychodzi mi nic na myśl. To tak jeszcze na koniec. Wisła Kraków, Krakowia czy Wieczysta Kraków? No to nie ten adres, wiesz, bo ja jestem w ogóle przeciwnikiem piłki nożnej. Uważam, że piłka nożna to jest dyscyplina, która demoralizuje polskiego chłopaka, polską młodzież. Nigdy nikomu nie kibicowałem, jestem, urodziłem się w Nowym Sączu, tam chodziłem do szkoły, tam była Sandecja, też byli kibice Sandecji. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to byli też ci skinheadzi i tak dalej, młodzież wszechpolska. Ani jednych, ani drugich, ani trzecich. Ja zawsze byłem neutralnym gościem i tak samo jest w tej materii, jeżeli chodzi o Wisłę i Krakowie. Jedni i drudzy u mnie trenowali i zawsze było tak, że nigdy nie było jakiejś tam przynależności i tak dalej. To było miejsce neutralne. To chyba nawet u ciebie, albo na Instagramie, albo to twoje słowa gdzieś przeczytałem, że mówiłeś, że jeżeli ktoś wchodzi do ciebie do klubu, to przynależność ma zostawić za drzwiami. Dokładnie tak. I tak zawsze było, jest i będzie. I ja też się nigdy nie określałem po żadnych ze stron, chociaż były takie propozycje. Po prostu nie interesuje mnie to. A jak chcesz tutaj mi jakąś ideologię wprowadzać, to nie ten adres. No i chyba tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Super, Tomek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, że udało nam się spotkać i że poświęciłeś nam czas, bo jak wiemy, jesteś człowiekiem zapracowanym. Wiesz co? Tak i nie, ale czas jest dzisiaj dla mnie chyba największą wartością, nie? Bo wiesz, możesz sobie kupić wszystko, ale czasu dla swoich dzieci, dla swoich przeżyć nie odkupisz. Tak, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo.